Cześć, jestem Krzysztof Chris. Zapraszam do obejrzenia mojego wideo. Jeżeli planujesz wyjazd do Dublina w Irlandii, albo zastanawiasz się, czy tam lecieć, albo po prostu chcesz obejrzeć to miejsce bez wychodzenia z domu, to ten film jest właśnie dla Ciebie. W tym filmie zobaczysz głównie, po pierwsze, porady praktyczne. Ceny, lokalizacje, godziny otwarcia. Po drugie, co warto zobaczyć, ewentualnie czego nie warto zobaczyć. To co, lecimy! Początek parę rzeczy praktycznych. Wypożyczenie samochodu. Wypożyczalnia znajduje się na lotnisku. Podstawowy samochód w automacie kosztuje 80 euro za dobę z podstawowym ubezpieczeniem i 105 euro za dobę z ubezpieczeniem full. Postój taksówek znajduje się zaraz w prawo po wyjściu z lotniska. Koszt taksówki to jest 25 euro do centrum. Przystanek autobusowy publiczny znajduje się na wprost po wyjściu z lotniska. Ja wybrałem autobus niepubliczny, który znajduje się w lewo po wyjściu z lotniska. To jest trasa. Kursuje co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy i kosztuje 7 euro na całej trasie. No to jedziemy do hotelu. Hotel zarezerwowałem przez booking.com. Naprawdę dobra lokalizacja, dobra cena, czysto, bardzo przyjemnie. No to zapraszam na wycieczkę.
Dublin jest miejscem z fantastycznym miejskim klimatem. Dużo barów, restauracji, knajp, kawiarni oraz spójna zabudowa powoduje, że bardzo przyjemnie się to miejsce zwiedza. Niestety nie jest tanie. Przykładowo 0,5 leszka w supermarkecie kosztuje ponad 10 zł. Tylko pamiętaj o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach w wyznaczonych godzinach. Podobnie kawa. Podwójne espresso w kawiarni ponad 10 zł. Ja specjalnie tylko do Dublina bym nie poleciał. Ale jeżeli bym leciał do Irlandii, to Dublin traktowałbym jako fajne uzupełnienie. Jeżeli planujesz wyjazd do Irlandii, to koniecznie zarezerwuj 1-2 dni na obejrzenie tego miejsca. Fajnym i szybkim sposobem na zwiedzenie Dublina jest wynajęcie autobusu typu Hopbus czy Sightseeing, który obwozi po najważniejszych atrakcjach miasta. Jeżeli Ci się podobało, to wiesz co robić. A jeżeli nie, to napisz co nie zagrało. Dzięki, pozdrawiam.